Umiłowani bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia nas zachęca, byśmy wrócili bardziej ku miłości do Boga. Bardzo często krytycy dzisiejszą Ewangelię nazywają uderzenie w Kościół, uderzenie w duchowieństwo, ale to samo uderzenie może też trafić do każdego z nas. Czyńcie więc, zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Te ostre słowa wielu ludzi inertuje, pobudza do gniewu, a widząc ludzką słabość, bardzo często nawet nastawia przeciw Kościoła. Jednak Jezus nas zachęca, abyśmy wrócili ku temu, że całe prawo i prorocy jest oparte na miłości do Boga. Każdy z nas podlega grzechowi. Jezus uświadamia nam przez to, że właśnie każdy z nas jest godzien przebaczenia. Jezus nie stawia ani apostołów za przykład, ani proroków za przykład. Mówi, nie nazywajcie siebie nauczycielami, albowiem jeden jest wasz nauczyciel. Kimże ma być uczeń Chrystusa? Jak czytamy z Dziejów Apostolskich i rozumiemy właśnie z przekonań, świadectw apostołów, są oni właśnie świadkami. Świadkami miłości Boga. Miłości, która właśnie ma być przewodniczącą nicią, przewodniczącym światłem dla całej Ewangelii. Jezus niejednokrotnie upomina faryzeuszów, że pominęli Bożą miłość. Kiedy przychodzi do Jezusa młody człowiek, bogaty człowiek i pyta, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne, Jezus mu przypomina nie tylko o przykazaniach, ale mówi, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Wtedy przyjdź i idź za mną. Ten młody człowiek zasmucił się, bowiem bogactwo było ważniejsze niż pójście za Jezusem. Drugi młodzieniec, kiedy wypowiada Jezusowi przykazania miłości, Jezus go pochwala i mówi, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Bowiem Królestwo Boże bardzo często zostaje w stronie. Bardzo często, kiedy my chcemy ocenić innego człowieka, jego zachowanie, zapominamy, że pierwszorzędną myślą w Ewangelii jest ukazanie Królestwa Bożego. Nikt z nas nie może swoimi siłami tego Królestwa Bożego osiągnąć. Każdy z nas jest godzien przebaczenia i każdy z nas ma dążyć do tego przebaczenia. Jezus pogania faryzeuszy, dlatego że nie byli zdolni, a nawet palcem nie poruszyli ku przebaczeniu. I dlatego każdy z nas ma właśnie nie naśladować faryzeuszów, ale nieść te przebaczenie, bowiem przebaczenie nas prowadzi ku temu, od czego jest założone prawo i ku czemu ono prowadzi. Każde prawo ma wychowywać do miłości do Boga. I dlatego każdy z nas ma prawo na błąd, każdy ma z nas prawo na grzech. Obyśmy tylko nie wzgardzili miłością Bożą i nie myśleli, że jesteśmy właśnie wrotami, bramą dla kogokolwiek pozwalającą wejść lub nie wejść do tej miłości Bożej, komukolwiek okazać ją, a komukolwiek nie pokazując, jakby ukarać go, że nie jest godzien tej miłości Bożej. Otóż Jezus gani faryzeuszów za taki sposób postępowania. Dlatego Jezus nam przypomina, że miłość jest jak światło dla ciała. Jeżeli ciało jest oświecone, jest zdrowe, przypomina Ewangelia. Czyli nasze życie, jeżeli nasze postępowanie, jeżeli oświecone jest miłością, to jakikolwiek grzech by się zdarzył, człowiek zawsze powraca i do miłości i z miłości czerpie uzdrowienie z grzechu. Amen.